Pierwsze pytanie od razu do ciebie. To jest jednorazowy wyskok, czy zostajesz na dłużej w fejmie? Nie, no zobaczymy. Ale to zależy od czego? Od doboru przeciwników, bo jest jeszcze, słuchaj, czeka na ciebie na pewno tak, Norman Park, czeka na ciebie Zombiak. Arek Tańcula. Kurwa, to niech czekają. Ale chciałbyś z nimi zawalczyć, czy nie? Z pałką tak, raczej. Pałka, jak pałkę bym zlał, no to raczej po Adamka bym szedł. Potem to już nie będę z jakimiś leszczami, albo z... jakimiś talerzykami bez przesady. Sprawa z olejnikiem. Ja widziałem ostatnio, że chcieliście założyć chyba 300 tysięcy, tak? Bez przesady. To tam wyszło, no ja nic nie konsultowałem. To kurwa 300 tysięcy, to kurwa w trzech musimy się składać bez przesady. Ja olejnikowi powiedziałem i raczej jestem świadomy, że kurwa Wardęga nie miał 300 tysięcy za garze, tylko dużo więcej, więc ja olejnik do mnie dzwoni, że coś tam nagrywa na Wardęgę i coś tam się chciał poradzić. Ja mówię, że jak chcesz, to ja mogę założyć, kurwa, nawet jeżeli tam bańkę on miał, nie wiem ile miał, ale nawet jak miał, to jestem w stanie, jeżeli to na akcie notarialnym zapiszemy, że wygrany zgarnia wszystko, to wierzę po prostu w olejnika i powiedziałem, że wyrównam Wardędze, skoro chodzi o to, o kasę. Najpierw mówił o jakichś wartościach, a potem, że kasa mu się nie zgadzała, bo jest zwykłą paną kurwą. Diss jest na YouTubie, mordeczki, którzy nie wiedzieli, to sobie obejrzyjcie już na kanale Don Casio, jest diss na tą kurwę Wardęgę. No i powiedziałem, że wyrównam mu. Czy ja, czy jako Prime byśmy wyrównali garze dla Wardęgi? Wygrany zgarnia wszystko, więc mi tak, ja wierzę po prostu. To, że jak on dostał za poprzednią walkę 1,5 bani, a teraz mu 500 dają, to ja nie wiem, czy kurwa Prime by banie pokrył. Jebać tego Nitro, to większe p***a niż Wardęga. Wersow to już temat Marty, na czym teraz robić siano? Myśli stary druid z lasu, kiedy zęby myje rano. Śni się do typiar z goców i olała cię fagata. Banie ma zdrowo porytą, jak książkowy socjopata. Chciał dzwonią do mnie ludzie z NASA, rymy wyjebane w kosmos. Wy na przyjaźni robisz kasę, na filmach łapiesz za cyca. Latasz w stroju Spidermana, się obstrałeś olejnika. Hipokryta pierdolony, fałsz ma bardzo krótkie nogi. Szkoda siły, by cię dobić, wykop wiecie co z nim zrobić. Nie, co mi się na to nie wiem co w ogóle, spokój. Teraz jest pytanie, czy losowo Alberto się nie wpierdoli do tego bifu, nie? Nagrywaj odpowiedź. A jest wersja Diss plus lyrics, czy nie? Dobra, mamy Arka Tańcule, odbieramy od Arka. Halo, halo. Halo, dzień dobry, siłanko, cześć. Cześć, Arku. Cześć, Ulfik. Mamy takie pytanko do ciebie, bo ty w jednym wywiadzie nazwałeś Cassiusza alkoholikiem i powiedziałeś, że na nagrywkach Casino Star ty miałeś do niego podbić i miałeś się zapytać o wasz konflikt. Czy ty masz jakiś problem do Cassiusza, czy Cassiusz ma do ciebie jakiś problem i Cassiusz miał powiedzieć, że to tylko internetowy konflikt. No tak, i tak było. I potem normalnie gadaliśmy, mnie nawet odwiózł moim autem do hotelu, bo ja się najebałem z kolei wtedy. Było tak, Cassiusz? Z czym, że go odwiozłem? No, z takimi słowami nie było. Ostatnia nasza konwersacja to tak jak wam mówiłem na SMS-ach. Niech się cieszy, że k***a jej message usuwa, jak nowe. Ale, nie, ale stary, my mówimy o tym, co było na Casino Star. No na Casino Star nie, no, taka była sytuacja. To ja powiedziałem, no, odwiozłem się, wyjaśniliśmy no. Wszystko i było piątka, i piątka. No ale nie było takiej gadki, jak mówisz. Jakiej gadki? Ja pamiętam, że Tańcula szukał kogoś, kto go odwiezie, ale ja byłem też autem. Takie jak mówisz. No taka była gadka, podbiłem do ciebie ty, bo my wtedy akurat jeszcze program z Szalonym Reporterem i miałeś jakiś problem. A ty ja byłeś już się, na... problem, tak? A ty mówisz, nie jest, ty byłeś najebany, powiedz mi. Najebany byłem potem, nie wszedłem. Potem? Cześć, potem później, czyli tak. Kiedy? No wieczorem już, po całych nagrywkach. A przed nie? Nie, przed nie, no przyjechałem, tak? Przyjechałem samochodem, mój drogi. Tylko byłeś? I przestań tak pierdolić, bo już to jest po prostu nudne, chłopaki. Ale co jest nudne? Stary, no kurde, leciałem kiedyś, to nie mam nic jeść. A co, że już nie lecisz? Wtedy nie leciałeś? Tak, wtedy leciałem, teraz już nie. Kurwa, jak cię odwiozłem, to wy tam na pani kurwa byliście znowu. Stary, ale... Stary. Ostatnia nasza konwersacja, debilu jebany, to była taka... Przestań tak do mnie mówić, w SMS-ach mnie przeprosiłeś. Przestań do mnie mówić, bo ja ci nie ubliżam. Kurwa, śmieciu jebany, kurwa. Nie ubliżam, nerwy ci ponoszą, bo robisz pajacu. Spotkamy się do spierdolone, stary, no i po co ci takie rzeczy, po co tak gadasz w ogóle? Ale że co, spotkamy się i co, ja mam się ciebie bać, czy co? Bastuj, po co ty taki jesteś, po co ty tak agresywnie się zachowujesz, to jest to normalnie porozmawiać, była taka sytuacja, podbiłem do ciebie, ja pytam, czy masz problem, mówisz, że nie masz problemu, że nie miałeś problemu, że to internetowy. Panowie, dobra, a ja się wtrącę tylko. Nie po to do ciebie dzwonię, żebyś na mnie darmował, człowieku, kim ty
jestem. Ale nie, nie wypraszam sobie, przyszłości, nie... jeżeli by była taka propozycja zawalczenia, byście ze sobą czy nie? Jeden albo MMA, nie, na pewno nie w boksie. To tam pierdoli? A, w MMA, przecież ostatnio ponoć w K1 chciałeś. Mówię, że możemy w K1 albo w MMA, na pewno nie w boksie. Kasyś powiedział, żeby doszło do waszej walki, to musisz mu f***a zrobić. A co, nie ma? Co to znaczy? Nie rozumiem, o co chodzi. Oni tak mają, że nie rozumią. No to... No dobra, panowie, ale to można... Ale nie, no bo ja jeszcze jestem ciekawy tej właśnie sytuacji z iMessage, bo Kasyś powiedział, że... No to ja ci powiem, ostatnia nasza konwersacja była taka, że on mnie w SMS-ach przeprosił za to, że nagrał z szalonym reporterem coś tam, co nam nie powiedzieli. I on mnie w SMS-ach przeprosił, a ja na Instastory nagrałem, że jest... Bo razem z tym szalonym. I on, ty, kurwa, przecież się przeprosiłem. Ja mówię, ty jesteś pierdolnięty? Ty myślisz, że w SMS-ach mnie przeprosił? W ogóle, na programie napierdala? Ktoś pamięta takie w ogóle, stary, że ja w ogóle nawet nie pamiętam takiej sytuacji, człowiek. Pamiętam tylko, co było przy tak kasy mają, że nie pamiętają. Stary, a kurwa, ja, pamiętam. Ty rozsąsasz tyle, jakichś tematów z ludźmi, to ja się dziwię w ogóle, że ty, kurwa, pamiętasz. No to jak się dziwisz, to na chuj tu dzwonisz, kurwa. Dobra, panowie, to co? To jest rozmowa, ja widzę, na poziomie naprawdę. No, stary, na poziomie ćpuna. Ale pamiętaj, że się dostosowuje do ćpuna. Sam jesteś alkoholikiem, kurwa, po przejściach, a mówisz mi pierdolisz. A po przejściach to co to znaczy? Alkoholik, no to znaczy, że dużo w życiu przepiłeś i dużo nalałeś po pijanemu. Wolę być, kurwa, alkoholikiem niż ćpunem, jebanem. Stary, ale ja nie, kurwa, stary, po co namawia, kurwa, dupy, żeby je wybrać. Ale to teraz znowu dubiela, kurwa, na zmianę, co tam nie pomawiasz, patrz. Pomawiacie wszyscy, kurwa, ja nie wiem. Pomawiacie, kurwa, człowieku. Wiecie, wam daje, pomawiacie. Arek Tańcula, pomawiać go, kurwa, ale ty umiesz tylko drzeć mordę. Powiedz coś konstruktywnego. Powiedz jakieś... No, słuchaj, bo na razie jedyne zarzuty za to, to usłyszał ten gościu, który przyszedł na konferencję. Jest sprawa w sądzie. Ja nie usłyszałem żadnych zarzutów. Więc przestańcie tak, bo powielacie tylko pomówienia. Jeżeli masz jakieś dowody... sprawę, kurwa, ja cię chętnie tam, kurwa, w sądzie mi się podoba. Co ty w sądzie, ale co ty mi zrobisz? Bo tam jest, kurwa, ważne słowo, a nie jakieś domysły. Dolisz farmazony właśnie, tak, ważne słowo, a nie domysły. To załóż mi sprawę, pajacy, i wypierdalaj stąd, pierdolony. Siema. Siema, Michał. Siemano wszystkim. Michał, jak zareagowałeś na to, że Alanowi coś tam się wydarzyło na treningu? To znaczy nie jak, no ja jestem trochę w tym sporcie i wiem, że takie rzeczy się zdarzają, no także jakoś bardzo nie rozpaczałem z tego powodu, tylko zastanawiałem się, czy to jest na tyle poważne, że nie będzie mógł walczyć i tyle. Słuchaj, a jak podchodzisz do tego pojedynku? Jak byś go umiejscowił też wśród tych innych przeciwników, z którymi walczyłeś w Fejmie? To znaczy podchodzę do tego normalnie, no podchodzę do tego tak, że wchodzę, niszczę go i biorę następnego przeciwnika. Z jego ust były wyrzucone takie słowa, które nie powinny być. Które? Jakie? On doskonale wie jakie, także nie będę tego powtarzał i za to mu przyjdzie zapłacić. Ja już mu mówiłem na nagrywaniu. No ale ty doskonale znasz kom i tak dalej, nie? Bo jemu podobno można, jemu podobno można. Akurat nie jemu ktoś... można, tylko ty jesteś dziką, dlatego cię nazywam. Dobra, teraz jesteś kurwa sprzedajną, jesteś kurwa prostytutką i tak samo. A czemu ty taka dziwko jedna nie byłaś? Chodzisz dupę, kamieni kupę, kurwa, ćwoku jebanych flegmatyków, weź ty ciągnij kichę najlepiej, ty. No to Kryciński, czemu ty nie jesteś taki cwany, jak stoimy? Ale jestem, gadaliśmy normalnie. Gadaliśmy normalnie, przecież ja cię normalnie ciśnę. Tak samo jak ty mi ciśnie, tak samo ja tobie będę ciśnął. Więc ja nie będę, przychodził obok tego, że jeżeli ty mnie ciśniesz, to ja będę odwracał się i nic do tego nie powiem. Przecież kurwa staliśmy normalnie twarz o twarz, żeśmy cisnęli. I co ty mi, że się ciebie boję? Kurwa nie boję się dostać tak samo, kurwa, na dziurę. Nie boję się. Ale to dobrze, że masz tego świadomość, że dostaniesz na dziurę. Nie boję się, po prostu uwierz mi, że kurwa dobrze będę przygotowany i nie będziesz miał tak łatwo. To interesuje, jak ty będziesz przygotowany, jak Kwieciński, widziałem twoje walki, to się kładziesz z pół kilometra i leżysz na ziemi, a później mówisz, że zostawiłeś serducho i tego typu rzeczy. Pierwszy zacząłeś mówić takie rzeczy niezbyt przychylne na mój temat. Ale co ja gadałem na twój temat? Ja co powiedziałem, że u ciebie w klubie trenuje banda Frey, ale nie powiedziałem, że to ty jesteś, tylko powiedziałem, że tam trenuje. Sam wiesz, ale... Słuchaj, kto trenuje w twoim klubie? Ja już kiedyś tłumaczyłem, że tam trenuje dużo młodych też chłopaków i później on może pójść do szkoły i ktoś będzie mówił na niego, że jest taki, a nie inny. Ktoś później może powiedzieć o mnie takie rzeczy, bo ty powiedziałeś, że tam trenuje. To trzeba było kierować te słowa do danej osoby, jak masz coś do kogoś. Ja jak mam coś do ciebie, to nie mówię na temat twojego klubu, tylko kieruję słowa do ciebie, czyli ty jesteś dziwką, nikt inny. Proste i logiczne. Kwiecińska. Ostatnio mówiłeś u Huberta w wywiadzie, że jestem bezpłodny. To też był żart? Co? No bo twoje walki są bezpłodne, że ty jesteś taki chyba... Bezpłciowy chyba. Bezpłciowy. Ale to byś akurat... Nie, bezpłciowy taki...
że kurwa taki flekmatyk, taka kurwa, taka pełzająca taka glizda, kurwa jesteś, że wiesz, taki tylko kurwa bezpłciowy po prostu, że kurwa jesteś, bo jesteś, żyje sobie, żyjesz, no kurwa, nic nie wnosisz, po prostu jesteś, bo jesteś, no i no i tyle, no. Żyję sobie, bo żyję. Panowie, ale ręki sobie raczej nie podacie, co po walce? Ja dzisiaj ręki nie podaję. No, mogę do ręki podać. A ja ci mogę zajebać w pysk i się skończy na tym. Dobrze. I się na tym skończy. Ja bym poprosił reżyserkę o opuszczenie tych dwóch filmików. Oglądaj, shot uważaj. Numer jeden, moi drodzy. Jest kup. Tak, za mną będą. Pięć! Do swojego, do Amerika Neutralnego. Sześć! Siedem! Osiem! Dziewięć! Dobra, i odpalmy od razu shota numer dwa. Nie no, wstawaj, kurwa, to ci walcz, kurwa, do nie może być największym panowie, to jest wasz kolega? Taka p***da? Zawodnik, podajesz się? No tak. Okej, okay, koniec walki. A kilka walk później zrobiłeś to samo. Nie no, wiesz, jakby... A nie no, jasne. No co? Wiedziałem, że Michał to jest jednak potężny zawodnik. Jest mi w stanie zrobić krzywdę, już byłem wtedy wycieńczony. Stwierdziłem, że do takiej sparingowej gali nie ma co wstawać i się okładać, zwłaszcza, że na pewno był podpalony Michał, żądny krwi. A Cinkrow był pełen sił. No dobra, ale jakie miał rywala, jakieś chucherko, no to młodziutki, wiesz. Tak chyba z nim walczył. Tak, no. Tak. No nie, nic by mu nie zrobił. I obrażasz młodziutkiego, że jest to słabe. No słuchaj, no myślę, że siła ciosu Michała znacznie przeważa siłę ciosu młodziutkiego. Właśnie, i a propos tej bitej śmietanki, kiedy kolejna część? Planujesz? Planuję, oczywiście, że tak. Jedna ksywa, która będzie się biła. Jedna ksywa, która się będzie biła? Nie wiem, może Don Casio. Nie się zgodził ostatnio. Tak? Były takie rozmowy, Kasiusz? Tak, ja mówił, że czy z nim zawalczę. O! Boksie? No tak, znaczy, jestem jak, no gotowy. Jak grubego... Nie, no, 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 jak? Ja nie odmawiam walk. Bo jak grubego pierdolna, gruby cię złożył, to raczej bez sensu. Ale wy się biecie w K1, a wiesz... A tu boksik, twoja boksik. Formuła, więc... No to jest boksik, jak to jest inicjatywa jakaś kreatywna, to czemu nie? Nie miałbym z tym problemu. Sporo influencerów teraz chce się tam przyklejać, wiesz, no bo są fajne zasięgi, bo fajnie sobie można poprawić PR. I czy to nie straci trochę na takiej swojej prawdziwości, czy dalej zostawisz to na tym... Tak jak to wyglądało? Nie no, słuchaj, no, nie zmierzamy w kierunku, w którym, wiesz, poszły inne federacje. Nie ma to być profesjonalne w pełni. Ma być to reżyserowana amatorka. Trochę ma być to kiczowate. I wiesz, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że to jest siła tego i będę to starał się utrzymać. Nie? Tak, no faktycznie sporo ludzi, czy to mnie oznaczało, czy pisało do mnie, że oni to mogą zawalczyć, że teraz to ten. No wiesz, fajna przestrzeń, żeby się pokazać, to pewno, ale... Znaczy poprzednia karta walk to generalnie parę pojedynków mogłoby się znaleźć na takiej pełnoprawnej gali. No tak, no i właśnie widzisz, to jest i gruby sos tego, tam by że, mogli zarobić ci zawodnicy. Jeżeli nie? Wystawisz do pełnej walki, nie, do utraty tchu, takiego Rybsona w małych rękawicach, to on się nie podejmie tego wyzwania. Ale jak mu powiesz, że są szesnastki i raczej mu się krzywda nie stanie, no to już wyjdzie do tego dużo chętniej. Nie? I jakby to, że to jest opcja sparingowa, sprawia, że jakby ludzie nie biorą aż tego ryzyka tak do siebie, nie, że coś się może wydarzyć. Tak może dalej, może tak federacji powinien zacząć myśleć, że niektórych dużo mniejsze. No więc tak, no jakby w ogóle to daje przestrzeń na zupełnie inne pojedynki i innych ludzi niż się pojawiają gdzie indziej, nie? Czyli bita śmietanka zostaje takim projektem, jakim była. Wszyscy jacyś tam ślicy influencerzy, którzy chcą się podpiąć, mówimy im do widzenia. Chyba, że przyjdą sami, nie? Biłeś się z Boxdelem. Teraz z Boxdelem bije się Casio. Jak typujesz ich starcie? Tylko tutaj jest już K1, czyli jeszcze co-main event kopnięcia. Jak typuję Boxdel Casio? No ja nie pamiętam. Chyba Casio się bił ostatni raz w K1 tylko z Ambro, czy coś takiego. Tak. Chyba tak, no. Więc i to była tylko jedyna walka w K1. I wygrał. Mhm. Bardzo dawno temu. Nie wiem jak z kopaniem, no ale nie oszukujmy się, jest... Kasiusz mówił, że parę wsadził. W wywiadzie oglądałem, to powiedział, że parę kopnień wsadził. Że kopanie jest ultra ważne. Ambro chyba tak. Jak, razy K1, mogłeś. Jak sama nazwa mówi kickboxing, więc no kiki są ważne. I nie wiem jak to wygląda tak naprawdę. I K1. Miała być w K1 z Soroko, jednakże do tej walki nie doszło. Nie wiem jak też wygląda w sumie kopanie u Boxdela, więc... Ja wiedziałem jak u Kasiusz ostatnio wygląda kopanie. Udawałeś czy nie, Kasio? Gdzie? Na tej rolce co wstawiłeś. Ja nie wiem jak... Ja często wstawiam jakieś rolki, tak? To nie wiem które. A może kopnij low kicka? Ja nie będę ci kopał,
poszła. Chyba no na łeb mogę, no, Loa. No możesz. Na łeb? No. Nie, bo za wysoko. Loa na głowę, Loa na głowę. Podstawowy low king. Dobra i słuchaj, bijesz się teraz z Darol Wem. Tak się złożyło, no. No i no właśnie, to chyba nie tak miało być, co? Wszystko? No nie, nie, absolutnie. Miał być diss, powiedzmy to otwarcie. Miał być... Nawet czy będziesz miał największy stres. No miała być walka z dissem, jak wiadomo, już teraz, w tym momencie. I to miała być walka w MMA. MMA. Podpisałem dokładnie ją od razu po tej walce z Rafoniksem. No i te 3 miesiące tak naprawdę robiłem z tego parteru, tych zapasów, więc robiłem je trochę dla zwały. No ale po tej porażce Norberta, jak go poskromił Dariusz, no to i federacja stwierdziła, że to nie ma sensu, a przynajmniej nie za tyle pieniędzy, więc ja też dostałem informację, że Norbert chyba też nie za bardzo się chce bić, więc tam nie ma zgody ani z jednej, ani z drugiej strony. No ja zostałem bez przeciwnika, a że tak powiem... Popatrzyli na win streak i po prostu Darek pasował. Coś mimo wszystko chciałem z tego mieć. Tak, dwie wschodzące gwiazdy. No, więc jakby jeszcze chciałem zawalczyć bardzo w lutym. Darek, macie w MMA? Nie, K1. K1. Się w ogóle wiedziałem, że to dom Darek powiedział, że się obsrałem MMA, tak. W ogóle nie dostałem propozycji. No, ale generalnie, tak jakby patrząc na warunki tej walki, no to one są bardziej pod Darka, bo jest kategoria open. Nie, halo. Moim zdaniem są bardziej pod Ksajo, bo jest waga open, a ty jesteś od niego cięższy, open? No nie? No jak teraz ile ważysz? Tak. Ile ważysz? Z 9 zdech na pewno, leciutko. Darek waży 8,6. Tam 8,7. Ale ty się zawsze w jaki biłeś? To teraz miałem 8-0 catchweight. On specjalnie założył bluzę oversize, żeby tak nie było widać, stary. Nie, no powiem tak, no nie chciało mi się strasznie robić wagi, zwłaszcza, że ostatnio cały czas się z jakimiś borykam przemieniami, więc to w ogóle już... W ogóle do p***y było to robienie wagi, więc powiedziałem, że no jasne, mogę wziąć walkę z Darkiem, ale nie chce mi się robić wagi. Mhm. Ja byłem pewny, że Darek będzie cięższy. Nie. Męczący proces, no wiesz, ma szansę. Niższy jest od ciebie, niższy jest od ciebie. Bardzo podobnie, jeżeli chodzi o wzrost. Darek niższy mnie należy. No, ja jestem taki. To coś mam krasu. Rodzynek jesteś. Słuchajcie, no dobra, ale tam, słuchaj, Ksajo, Daro chce się bić w ogóle z całą twoją ekipą i to naraz na jednej gali. Jeden możemy odpalić nawet screena numer 1. O, tutaj jest, zobaczcie. Pokażcie, co to. Tak, który to który? Szczena walczy, czy jak nie chuj? No nie. O, tego drugiego jakby fajne są wpisy na tym profilu, bo tam on jest. No teraz dalej, tak? Prosimy. Możemy dalej lecieć. Screen numer 2 w takim ale razie. 6,5 koła polubień tam zdobył. 6,5 koła polubień, dokładnie. To 500 000 zasięgu. Mamy Fame 20, więc musi być kurwa show. Dajcie mi 4 przydopasy, Mańkuta i Ego i robimy lew kontra Ksajo Dastris na gali w Krakowie. Jedna runda po minutę, po angielsku chyba napisał, w MMA i rozdala mi po kolei jak domino. Ta, fajne są te wpisy na tym profilu, zaznajomiłem się akurat z tym. No nie posądzałbym, że to jest profil prowadzony przez Darka. Jest jeszcze jeden mega mocny screen, dawaj, screen dawaj. Numer 3. On jest mega mocny. O, to jest... Dizzy drukuje w drukarce 3D, chodzi, że jest w tylu. Możemy od razu do screena numer 4 przejść i tam już jest typowo z tego. I ja to zaraz się o to ciebie, do tego przejdziemy po telefonie. Nie wiem, czy wiesz, ale użytkownik Mokry Suchar, aka Mokra Spucha, zjadł ziarno z własnej dupy. Nie znam człowieka. I Darek to skomentował Crying Emoji, którego właśnie mamy na linii. Odbierzmy telefon od Dariusza. Yo. Siema, Dariusz. Witamy cię, Darku. Siema, byku. Jak się czujesz? Siema, witam wszystkich. Bardzo dobrze, kurwa, naładowany energii, widzę po tego, kurwa, za kolaka, kurwa, będzie masakra, kurwa, nie ma zmiłuj się, jedziemy, kurwa, na ostro, będzie rozpierdol. Czyli no idziesz w pełni po małe jajo, no tak jak to nazwałeś, Ksaja. Tak jak już mnie ludzie nazywali Ksaja 7 lat temu. I mówię wam, kurwa, tak jak Gisa. I że Ksaju jest bardzo, znaczy Ksaju, przede wszystkim nie Ksaju, bo ja do niego mówię Robert, kurwa. A właśnie, Darek, wytłumaczysz mi genezę? Nie. Robert Mańkut. Nie, Marcin, ale właśnie nie rozumiem, dlaczego Darek to przekręca na Robert. Chciałbym poznać historię. Bo mi się tak, kurwa, podoba, tak jakoś fajnie brzmi. Kumasz, kurwa, zajebiście brzmi, Robert Mańkut. Nie kuma! Ale dobra, nie chodzi o to, że... Jak mi zapłacą tyle samo, to może ci Robert. Nie ma problemu. Nie, ale nie chodzi o to, że jesteś jakiś lewy, nie? Bo to nie chodzi o to, kurwa. po prostu tak pasuje mi do ciebie, że jesteś, kurwa, Robert, nie? Dobrze ci się ale kojarzę, Robert, pytanko do ciebie, kurwa. Bo tam,
Twoje rodzynki, k***a, wyzywają mnie od jakichś, k***a, rozumiesz, żuli i tak dalej, nie? No. To mówię, k***a, a sami tam walą, k***a, browara, k***a, gdzieś pod drzwiami, to mam gdzieś tam na tych streamach, k***a, to mi się to wspólnie podoba. Ale słuchaj, to Darek, nie, k***a, mniejsza o to. Nie ma powiedz problemu. Dobra, czekaj, daj mi skończyć, daj mi skończyć. Oni mnie tam wyzywają, k***a, od żuli. Dawajcie, k***a, w pięciu na mnie po minutę, że ma. No to jest, fajny moim zdaniem pomysł, fajne show, nie jakieś tam się pierdolę, nie tylko dawajcie w pięciu, lecimy, k***a. Słuchaj, Darek, nie chcę, wiesz, być taki zbyt pewny siebie, aczkolwiek wydaje mi się, że pierwsza minuta ze mną ci wystarczy. Ty będziesz na końcu, rozpierdolony, każdy po kolei, a ty na końcu, możemy zrobić dla ciebie, przyjacielu, dla ciebie, bo ty jesteś fajny, to jest fajna morska. Dla ciebie, dwie minuty, co ty na to? Dla mnie dwie minuty poświęcić? Po minucie, a ty dwie minuty. Tak, dwie minuty, ale wiadomo. Słuchaj, Darek, mamy K1. Ja myślę, że jeżeli federacja by się na to zgodziła, ty byś się zgodził, tam już jakiś czopek od ciebie się zgodził. Tylko rodzynki też się muszą zgodzić, wiesz o co chodzi. Ale no słuchaj. No właśnie, ale to, k***a, ja tutaj, ale nie no, ty musisz, k***a, zadziałać, bo ty jesteś, k***a, boss, k***a, number one. Więc bierz ich, k***a, za dupy. Jak tak zaczął, przed tym monitorem, to niech wychodzą się na p***dalać, lecimy i... Darek, daj mi powiedzieć. Słuchaj, według tych zasad, które podpisaliśmy obaj, będziemy się bili już niebawem, no. Aczkolwiek tu z pomocą przyjdzie, oczywiście, jeżeli ty się zgodzisz, bita śmietanka. No. Bardzo chętnie zobaczę, jak będziesz karał rodzynków. Oni nie za bardzo mają wyboru, wybór, czy się zgodzą, czy nie, więc jakby zostaną postawieni przed faktem. Także jeżeli chcesz, wystawię ci ich na pożarcie. Wejdziesz z nimi do klatki. W jakiej konfiguracji chcesz? Jeden na trzech, Wojtek Golan powiedział mnie, nie, to trzeba na fejmie zrobić. Po minutę każdy. Nie, nawet ci powiem, nie, no to jest, powiem ci, że to nie jest zły pomysł, nawet ci powiem, ja bym miał wystąp na bitej śmietance, no to k***a. Ale to tam się za darmo biją, k***a. Darek, słyszysz? Darek, tam nie ma pieniędzy. Tam się biją za darmo. K***a, że za darmo, a to wszystko musi być za pieniędzy, k***a, nie wszystko. Nie jest Bardęga, k***a. Tak jak, k***a. Ja tam wiesz, nawet jak mi coś tam zaproponują, no to można zawsze oddać na jakieś cele charytatywne, k***a, nie ma problemu. No problem, jak się to mówi, piłkę. To się dogadamy, Darek, w takim razie. Tak, to nie ma problemu, no to nie ma problemu. Jeżeli jest tak, k***a, no to nie ma... Byle bym złapał tych, k***a, rodzynków i wszystkim na pierdol. Tylko to już bliżej marca, także na razie skup się na mnie, a potem ci dam rodzynki. Dobrze być, k***a, nie ma problemu. Trzymajcie, k***a. Za słowo, pozdróweczki za wszystkich. Trzymaj się, Darku, dziękujemy. No dobra, Roberto, to masz nowego zawodnika na bito śmietankę. No i widzisz, i tak masz następną ksywę. Tak to się kręci biznes. Dobra, co? Tuszol. Tuszy. O, i mamy widza, który ma do ciebie pytanie, więc idealnie się zużyło. Pewnie, jak przygotowania? Cześć, jak masz na imię i skąd nas dzwonisz? Jestem Wojtek z Gorzowa Wielkopolskiego i mam pytanie do Tuszola. Nawijam. Dawaj. Tuszol, co tak grzecznie siedzisz? Może byś powiedział wszystkim o ostatniej aferce, co? Aferce jakiej? Ty dobrze wiesz, mordeczka, jakie chodzą ploteczki na mieście. No nie wiem. Wydaje mi się, że wiesz i tak to... No dawaj. Jak kiepski, o co chodzi? Od razu, otwarte karty, dawaj, jak afera. No ja gram w otwarte karty. No to powiedz, o co chodzi. Tuszol, ananasku. No i widzisz, takie pierdolenie, nie? O. No. Telefon roku, super. Ale afera, jak... Pomocny gość. Dużo się mówi też o starciu Bandury z Cassio, ewentualnie w boksie. Jak ty byś to widział? Czego wy się mnie pytacie o zdanie? No bo jesteś jego ziomkiem, no to się trenujecie razem Kierasa. To mnie to interesuje, to do niego ale pytajcie. Ale wiesz, trenujecie razem Kierasa, no umiesz ocenić umiejętności Bandiego, no, Patryk jest dobry w chuj, nie, jeśli chodzi o boks. No a Cassio jaki jest w boksie? Sparuje z nim, czy nie? Z kim? Z Bandurą. Ja z Bandurą? Znaczy to bardziej robimy takie zabawki na zasadzie takiej, że on mnie może raz po raz pyknąć, ale bardziej dystansować. A ja mogę sobie go obijać, nie? No gdzie, no przecież on ma ogromną siłę, pół kilogramów więcej, tak by mnie trafił raz za porządnie, raz się nadziałem na lewy prosty, to się do tyłu obaliłem, nie? Także... Ale nie, no Patryk forma jest, jak jak nie żre jak świnia, wiem, że teraz masz streama, gruba się, jak nie żre jak świnia i ćwiczy, to naprawdę... Chodzą plotę, że to podobno bandy jest. Tak? Znaczy ktoś tak napisał na czacie, nie? Coś tam pewnie podpuścił jakiegoś tam moderatora czy coś. No. No dobra, ale właśnie, jest starcie z Koseckim, ty jesteś zadowolony w ogóle z doboru rywala? A teraz już jak tak mieliście face to face i wszystko... To znaczy, powiem ci tak, spodziewałem się po nim trochę więcej, miałem nadzieję, że coś tam faktycznie się poskubiemy. No ale no... Widzem się okazał wasz. No okazał się, no to bardzo fajnie, ja mówię, ja prywatnie do niego totalnie nic nie mam, nie? Ale mi
pasuje, bo przede wszystkim tak, pod względem sportowym też dawałem warunek konieczny na pierwszego rywala, że chce świeżaka, żeby przeżywał to samo co ja, czyli pierwszy raz wejście do klatki, te same emocje, tak dalej, stres, bo to jest fajne, bo druga, trzecia walka to już jest, wiesz, czym się jakby to się je. Z pierwszej walki podobno się nie pamięta. Ktoś mi tak... No też mi tak wszyscy mówią, że wchodzisz i 50% od razu wszystkiego, czego się nauczyłeś, znika od razu, nie? Także tego jestem ciekaw, czy faktycznie tak jest, jak się zachowam, bo tego nie wiem. Także to był warunek konieczny. Sportowiec, jakiś tam, kondycja, tak dalej, także no fajnie, fajnie, nie? Szkoda, że tej wagi nie zrobi, że będzie o wiele lżejszy, ale no co zrobić? Bo nie do wagi. Można powiedzieć, że ty też sportowiec. No nie do wagi, no. No on, to ile, kimś, on nie może, na... on nie może, bo jemu zabronił trener. On będzie miał w okolicach 64 w dniu walki. On gra, wiesz, on dalej gra... Ja mam teraz 76, ale zbijam do 70-800. Bo taki limit. 70-300, ale po kilo keczuje. MMA? Nie, K1 chciał. Ja chciałem MMA, ale on nie chciał. K1 w małych. Kosa nie będzie ważył więcej niż 65 kilo, bo trener mu zabronił z weszło, nie? No ja będę miał pewnie... Grał w narciarskich? Uwa, 60. Nie, on gra... ja będę miał 75-76 w walki, także no... No ale co zrobię? No trudno. I tak szanuję, że wyjdzie, nie? Także... Na pewno takie p***dolnie, trener mu zabronił. Trener chciałby, żeby dostał w p***eta... No to wiesz, trener piłki nożnej, nie? No to... A na pewno tak nie jest. Taką wymówkę. No nie, to możemy sobie gdybać, no jak jest, jaka jest prawda, to jest tylko on wie, nie? Dałbyś radę z Kasją w boksie, myślisz? Powiedz, trzeba by tak, taką walkę zrobić. Tu. Ale czy dałbyś radę? No czemu miałbym się dać radę? Wszystkie przygotowania jest na boks, no tak jak się szykowałem do Zadory, poszło w MMA, teraz K1, no wiesz, no... Jestem wszechstronnym zawodnikiem, tak więc... To mnie rozmieszyło. No wiesz, no... Nie no, w boksie by była pełna deklasacja, jestem przekonany. Jak to skomentujesz? Ja osobiście nie lubię boksu, ale jeżeli trzeba... Ale walczyłeś z Bandurą na przykład w boksie. No właśnie, bo Bandura ma kontuzję nogi. Nie, Bandura ma kontuzję nogi i on wie, że nie stanie nawet wyjść na jeden. Tak. Nie, widziałem to jego nogę, no ma tam... Widziałeś jego pazury, jakie ma? Może dlatego się boi bić na jeden. Na buty zdjąć. Nie, powiem ci, że nie widziałem tą jedną nogę, no ma tą dysfunkcję, nie, jednak. Tam jest dysfunkcja tego innego, układu pokarmowego. Studnia dysfunkcja nogi. Odbierzmy telefon od Tomka Olejnika. Tomku, jak wygląda twoja sprawa z walką na Fame 20? Opowiadaj. Niestety najprawdopodobniej tej walki nie będzie, ale spokojnie, widzowie niech się nie martwią. Na pewno w przyszłości jeszcze zawalczę. W Fame na pewno coś tam się też szykuje, więc spokojnie gladiatora będą mieli okazję zobaczyć. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję Werdengę rozwalić w oktagonie. To tak machasz głową, że nie. Więc nie, no, fajnie by było, jeżeli do tej walki by doszło, nawet na tej 20, ale wiadomo, no niestety Sylwester się boi. Potężny Olejnik niestety nie będzie mógł pokazać tym razem, jak go rozmiata w tym oktagonie, więc no trzeba wyczekiwać po prostu, aż Sylwek się w końcu zgodzi. I jak nie, no to tam spokojnie. Tuszol mówi, żeby mógł jeszcze... Donald. Kto? Tuszol. Tuszol? Legenda. Mówi, że nie, swojej walce może wejść do ciebie. Bez przesady, jak on tam 60 kilo waży, przecież ja był jednego butana, ale nie po nim. Cię k***a połamał od razu. Nie, no kolego, tam spokojnie, nie. Jak no, chcesz, nie będę się tam... odpalał. Nie odpali mnie, nie. Ale co, nie, no przecież... Nie. Ale ja uważam, to po twojej że wiesz, walce, jak chcesz, to po twojej walce mogę ci pokazać, jak to się robi. Po mojej walce, jak do mnie podejdziesz, to może zostać lepę na łeb. Jak nie mogę na ciebie patrzeć, jak ty, żeś k***a... Połamiesz się tam w tym oktagonie, żebyś ty k***a, żeś raz podszedł do mnie do Bandury, żeś rękę podawał i podajesz takiego k***a... Ręki nie umiesz dobrze podać, ty coś p***olisz. Ja nie mogę patrzeć na tego człowieka, bo mnie... Ale to on ci podał śledzia, czy jak? To po twojej walce, chociaż i tak pewnie śledzia dostaniesz i to możesz jeszcze raz śledzia dostać. Dwa razy dostać śledzia na jednej gali, to będzie coś wielkiego. Ty, k***o. No i będę musiał cię przekopać. No i k***o, i dwa razy śledzia na jednej gali dostaniesz. Wychodził pojedynek. A ty on chciał pytać. Ja mu nie dam walki, ja go tak nie lubię, że ja nie dam walki. Ja mu to gadaję poza walki. Olejnik, poczekaj, bo dla mnie to... Bita śmietanka, go. To był wstyd na gali walczyć. Widzieliście Pasternaka na kolanach. Ale skąd pomiędzy wami taka niechęć? Nie wiem, nie, ta czy... Ale czemu ty go tak nie lubisz? Patrzę na niego i go nienawidzę. Ale czemu? A jak ja ciebie słyszę, to mnie ch*** strzela. Ale się rozłącz. No, w jakie rozłącz się? Ja tu pierwszy chcę dogadać, że dwa razy ch*** na jednej gali. Najpierw do logopedy, k***a, Wojciech, na już mówi. Wojtek Gola już mnie uczył, dlatego... A patrzcie, k***a, to się automatycznie przestał śmiać. No tak mówię, jak mówię. Panowie, ale wy macie w ogóle nawet podobne warunki fizyczne. Wy moglibyście zawalczyć, Tuszol. To jest gotowy pojedynek. Ale ja mu nie dam walki na żadnej gali, bo ja mu nie dam zarobić. Ja mu mogę na***ć na solówce, k***a, poza. Przed hotelem mogę mu na***ć.
Przed kotanem to ty wiesz, co możesz sobie zrobić. Ja cię mówię, że on wygrał gladiatorów prawie, nie? Przed ludźmi, przed każdym. Na turniej, na prime. Turniej na prime wygrał. Puszowi się podłożył. Drugie miejsce. No on jest po prostu w strachu, jakbym mu haja na łeb zajebał, to by po chłopie było. Jak ty k***o nie umiesz nogi podnieść, żeby buta zawiązać. Kurwa, to tych k***a nie mojej walki nie oglądasz. Jakbym ci tak k***a wybał jak Harasiowi, to ty byś k***a obudził się na rok, chłopie. Więc co ty mi tam p***dolisz? Słuchaj, musi być jakiś powód, że ty go tak nie lubisz. Nie wiem, no patrzę na niego, mnie krew zalewa, no kurwa. Nawet go nie widać teraz. Sama jego aparycja, k***a. Co zrobił w sieci? Bo on pamięciówę do mnie ma, k***a, jakąś chyba coś mu coś tam odkleiło. Że tak masz? No nie wiem, no ja go nawet nie śledzę, jego poczynania, nie wiem, k***a, kim on był nawet. Nie wiem, kim jesteś, jeśli chodzi, ale wiem, bo mówię. Byś dostał k***a na jednej gali. Nie, to ja będę k***a mówił, kiedy będziesz mógł mówić, więc teraz pozwolę. Olejnik, poczekaj chwilę, daj mi odpowiedzieć teraz Tuszolowi. Dawaj Tuszol, powiedz to, co chcesz powiedzieć. A o co pytałeś? Dlaczego aż tak bardzo nie lubisz Tomka Olejnika? Nie wiem. Na czacie Tuszol jazda, dawaj. Nie śledzę jego poczynania, nie wiem, kim on jest, ja jestem też jakby boomerem, jeśli chodzi o internet. Influencerzy tak dalej mnie tam obchodzą. To w którym momencie poznałeś Tomka? Pierwszy raz na oczy go widziałem, jak byłem właśnie z Bandurą, teraz na jego walce. I samo to, jak do mnie podszedł i rękę podawał, i samo to już mnie zagotowało. Nie, patrzę, bo nienawidzę, jak ktoś mi podaje taką kurwa. I samo to, jak się porusza, samo jego to... Poczekaj, jego czekaj, poczekaj, bo zaraz ty będziesz mówił. Tomek! Kurwa, Tomek, poczekaj! Tak, obiecuję, tak cię kurwa zobaczę, masz od razu lepę. Dobra, i teraz Tomek, twoja kolej, dawaj, jedziesz. Lepę, to ty tam ze możesz, kurwa. Zamknij pizdę. Chciał ze mną zdjęcie, kurwa, przed walką zrobić, ja mówię, że ja umrę. Mam to w p***e, czy dostanę bana, czy rozpadałam go także. Chłopie, kurwa, jak pana cię potraktowałem, bo zdjęcie z potężnym olejnikiem chciałeś. Ale on... Ja myślę, że po prostu musiałby Tomek... być w chuj na c***ane, żebyś się z sobą zdjęcie, kurwa. A nie już od dawna, więc zamknij. Ping ponga tam grały, to coś z tym może być, ale słuchaj, człowiek nawet na fazie, kurwa, zachowuje się tak, jakby lekko coś z tym było prawdy, więc... No ty chyba na fazie jesteś z tobą, p***dolisz jak potuczony, kurwa. Bo tu potuczony to ty możesz być co najwyżej po mojej walce z tobą, jak ktoś mnie potuczył, tego nie. Ej, ja myślę... pokąsany jak od komara. Panowie, zrobiłbym wam face to face, ale nie da rady, nie? Wiecie, jaki jest problem Olejnika? Że on zapomniał dodać sobie punktów w charyzmę, nie? Ale w ogóle jest niesamowite, jak on wstał jak Feniks z popiołów. Tuż mu pytania i zobacz. Godzinę siedział cicho, ja jestem zagotowany. Ja nie pomyślał, ale nikt by nie pomyślał, mało, nie? Znaczy ja ostatnio łatwo się wkurwiam, ale no, on mnie tak gotuje swoją osobą, że no nie wiem, jak do mnie podejdzie i będzie chciał, że to będzie coś mógł seplenić i dojść, bo to jest tylko jakieś tam kurwa pod walki na fejmie czy coś, to nie ma, nie, po prostu dostanie listwę i chuj. Ty miałeś spinę z Wojtkiem Golą. No była. Jak to wygląda teraz? Aj tam spinę. No jak, nie stary. No po prostu Wojtek by źle zrozumiał może. A to nie dziwne akurat. Dlaczego? No bo słabo rozumie generalnie, wiele rzeczy. I są jakieś podchody pod wasz pojedynek, czy nie? Bo wy macie podobną wagę. Zostałem zapytany, ale tak bardzo luźno. Zresztą sam Wojtek mnie zapytał, jaką mam wagę, więc może on też będzie chciał nalegać na ten pojedynek. Może ma tam sobie coś do udowodnienia. Wiesz, mnie obchodzi tylko tyle, ile dostanę za walkę. Może to być Wojtek, że tak powiem... To by ci nie zależało na wygranej? Nie, no oczywiście, że tak. No, że dałbym sobie wszystko, aczkolwiek będę to robił tak czy siak, niezależnie od rywala. Ale wiesz, było paru potencjalnych przeciwników już na teraz, tylko nikt nie chciał na luty na przykład po prostu, nie? Albo waga się nie zgadzała. Gdzieś tam tych potencjalnych rywali dalej mam, nie musi to być wcale Wojtek. Chociaż wiadomo, fajnie by się było z nią zmierzyć. Ale wy macie dalej jakieś takie Ale ja nie marnuję czasu na takie rzeczy, Hubercie. No ale wiesz, no ale chodzi mi, stary, no dla ciebie fajne starcie medialne, słuchaj, włodarz. Dać włodarzem to też jest chyba nie lada sprawa, nie? No mega sprawa, no. No nie wiem, czy bycie włodarzem fejmu to jest aż taka pozycja. No właśnie. Na pewno jest opłacalna, ale wiesz, no... Ale go rozjechał, ja pierdolę. Kto tam jest, nie? W sensie przynajmniej z tych osób reprezentatywnych, no Boxdel, śmieszny grubasek i Wojtek. A, śmieszny chudasek. Niech tak, tak to zostawmy. Więc no wiesz, no ja nie muszę, to po prostu Wojtek... A to co masz do Goli, powiedz? No ja nic nie mam. Nie, no bo mnie zawsze ciekawi. Ja lubię oglądać po to, no jak pytacie o walkę, no to przez to... No tam widziałem jakieś szoty, że k***a go wyjebałeś z tej bitej śmietanki, tak? No właśnie nie do końca. Prawie. Nie. Wojtek musiał iść Wojtek na... musiał zostać. No bo widzowie, ja też patrzę z widzów, no to na pewno ich ciekawi to, o co chodzi. A nie, że fajny Wojtek k***a bez R. No to... to co ty? No. Z tego nie mówiłeś. Chodzi o to, że rzekomo go nazwałem
Rzekomo, przecież mówiłeś tu na backstage'u nawet. Jak rzekomo, jak mówi tutaj, że goli, k***a, nie ma tej dobra, mogę mu na***bać. No, o, i moment się k***a robi. No i na konferencji też na pewno będzie wasza konfrontacja, a patrząc na umiejętności Wojciecha Goli, byłby to dla ciebie ciężki przeciwnik, czy nie? A co jeżeli Wojtek tak naprawdę nazywa się Gora, tylko nie umie tego wypowiedzieć i wychodzi jak wychodzi? Nie. No wiesz, no pokazał jakieś magiczne sztuczki w walce z Tomkiem Olejnikiem. I w sumie tyle, nie? Ostatnia jego walka to była z Rafoniksem 3 lata temu. Ja nie, podałem i nie wiadomo, co on potrafi. A skąd ja wiem, że to ta sama osoba? Pierwszy, nie? Tak, no. A Gola? Nie wiem. Nie wiem. Też chyba jakoś szybko tam poszło, co? Nie pamiętam. Chyba też. Dawno temu. Myślę, że mogłoby być to wyrównane starcie. Bo właśnie też chyba czas dla ciebie na takie pojedynki, bo ty tak fajnie przychodziłeś w tych flikach, tak wiesz, bezkolizyjnie, no nie? Te twoje programy, konferencje, były takie dwa pytanka i tyle. A tutaj zobacz, Daro Lew, no to jest, wiesz, gościu, który na konferencji na pewno... No ale przecież ja wiem, co zagra. Podpisuje Hubert, no to wiesz, to wszystko jest strategia pewna. Czy znokautowałbyś Wojtka Golę? Dałbyś radę, myślisz? Czy skończyłbym Wojtka Golę przed czasem? No, jakbyśmy się mieli bić w dniu dzisiejszym, myślę, że tak. Mamy Wojtka na linii. Cześć, witam. Słyszałem właśnie, że coś tam jest mówione na mój temat. Co tam się dzieje? Żebyś dostał kaosa od Ksaja. No, gdybyście mieli teraz wyjść, myślę, że by była fajna bitka. A nie, bo Ksaja się boi Polteru, to K1 by było. Czego? No to w K1... W K1... A nie, bo Ksaja się boi Polteru, to K1 by było. Ale czemu ludzie, kurwa, mówią za każdym razem, że ktoś się parteru boi? Kurwa, no jakby każdy ma jakby ten barometr homoseksualizmu gdzie indziej. I ja na przykład, kurwa, nie by brzydziło, żeby, kurwa, spocony mężczyzna, kurwa, wycierał mi, kurwa, jaja o matę, nie? I o głowę, kurwa, przy okazji. Jakby spoko, chcecie sobie to trenować i tak dalej, jakby okej, kurwa, ale to nie jest męskie. Jakby ja nic do tego nie mam, no kurwa. Są ludzie, którzy, nie wiem, kurwa, całują się z mężczyznami, są tacy, co się całują z kobietami i tak dalej. Są ludzie, którzy śpią z mężczyznami, z kobietami i tak dalej, uprawiają seks, tak? Robią sobie loda czy patelkę, jakby wszystko okej, nie? Ja akurat wolę kobiety, więc to, kurwa, no nie widzi mi się jakiś, kurwa, gejowy parter. Czy nie brzydziło cię łapanie naturalne za stary, jakby tylko na treningach były takie wyżyłowane skurwysyny duże, z dużą petardą, no to wtedy bym chodził, tak? No ale, kurwa, no, ale przeciętny zapaśnik, kurwa, to wiesz, no. Malutkie jajeczka od wbijania testosteronu, bo nie biją HCG, no i kurwa, wiesz, no. I uwaga, ja nie uważam, że to jest łatwy sport. Jest w kurwa ciężki, ale jest to odrzucające, po prostu, no. Ciężko powiedzieć. Musielibyśmy jeszcze poćwiczyć, ale myślę, że fajna bitka. Czyli co, w przyszłości zobaczymy was, bo słuchaj, no na bitej śmietance bardzo mocno pomiędzy wami zawrzało, no i no czekamy. No i za każdym razem, kurwa, jak się pojawiałem, kurwa, że parter, kurwa, w Afrykach jest, no i ktoś mówi, a Gamrot, Kapi, kurwa, mój stary, najebany, kurwa, pod delikaty... Fajnie, no. No. No, wiesz co, może tak, ja nie ugrywam, za każdym razem, jak się rozmawia o potencjalnej walce Ksajo z Wojtkiem Golą i o MMA, to ty musisz przyjść i powiedzieć, kurwa, że Gamrot 2 lata temu, kurwa, fajnie kogoś poddał, kurwa, w parterze. No ja pierdolę, no. I który, kurwa, fajnie drugiego podda? Jeden, który jest bardziej skupiony na tym, żeby chodzić do barbera, czy drugi, kurwa, co ćwiczy MMA, kurwa, 2 tygodnie? Nie ukrywam, że nawet te miesięczne przygotowania do Olejnika przy tym natłoku obowiązku, gdzie teraz mam, no to trochę ciężko było jakby mi to wykonać wszystko i pogodzić, ale udało się. Szkoda, że nie była taka, jak gdzieś tam oczekiwaliśmy. Natomiast no z Ksajo by była na pewno lepsza bitka, no bo tutaj by było, wiesz, ostre na rdalanie. No i fajna walka. A co tam jeszcze ciekawego? No, ja jestem ciekawy w sumie Kasiusza, bo ty też w wywiadach zahaczałeś o walkę, żeby Golę dorzucić do walki z... No może wejść. Kasiusz mówił, no ale powiem szczerze, że na przykład z Ksajo by mi było dużo łatwiej wygrać niż z Kasiuszem. Uważam, że Kasiusz jest lepszy. Tu z Bogdanem możesz wejść, dwójkę możesz wejść. Nie, 2 na 1 nie chciałem się bić z tobą. Będzie ci się zmieniać co rundę. No. Dajesz grubego na pożarcie, tak? Taki kumpel z siebie. Nie o to chodzi, ale wiesz, no nie ukrywajmy, że uważam, że w boksie, jeśli to jest boks, no to na pewno jesteś lepszy. K1. No w K1, no ale myślę, że umiejętności bokserskie masz na wyższym poziomie. Wolałbym na przykład wyjść z Ksajo zdecydowanie bardziej i też jakoś tak bardziej, kurwa, wolałbym
pierdolić Ksajowi niż... niż dostać pierdol od Don Casio. No ja wiem, ale co ty czemu ty Casio akurat ten? Chciałeś, żeby Wojtek... A Świętanką? Bo tam coś gadaliście o Bitę Świętanką. To zaraz, Wojtku, bo jestem ciekawy, dlaczego Casio chciał, żeby... No żeby w końcu, no bo wiecie, jak wyszło, że Grubas jest PDF-em, no to gola raz tak się odwracał, potem znowu przyjaciel, to jest, no dla mnie... Oj, ja nie lubię takich fałszywych ludzi. Nie, nie, Casiuszu. Dlatego zaproponowałem, żeby mu teraz pomógł chociaż. Oj, Casiusz, w życiu nie możesz mnie nazwać fałszywą osobą, z tego względu, że nie znasz naszych prywatnych relacji. Nie wiesz, jak to wyglądało. To czemu wrzucałeś oświadczenia, że się odcinasz od niego? No to myślę, że też niebawem będzie to wyjaśnione. Wszystko, kurwa, niebawem, jak Werdenga. Wszystko niebawem. Zjebać życie kumplom to od razu, a tak to niebawem, kurwa, nagramy podcast. Zanim wrzuciłem to oświadczenie, kontaktowałem się z Michałem wielokrotnie, rozmawialiśmy, dzwoniłem do niego, także tutaj nie mam czemu wrzuciłeś oświadczenie? A to też jest niesamowite. Jakby paradoksalnie Casio ma rację, nie? Bo to jest ten moment, w którym by wyzywali Dubiela, ja bym powiedział Dubielowi, ty Dubiel, nie martw się, w internecie mówił, kurwa, ale śmieci, pany. Mam nadzieję, że go napierdolą. A potem nie, Dubiel, wiesz, bo to tak tylko... Muszę to zrobić, nie? No to już akurat jest nasza prywatna sprawa. A, prywatna. No nie, ludzie by chcieli, bo oświadczenie było publiczne. To ludzie by chcieli wiedzieć, kurwa. A to jest wasza prywatna, kurwa. Wrzucają publicznie wszystko, a potem prywatne wszystko. Niebawem wyjdzie podcast Sylwka z Michałem. No. Dowiesz się, jak to wszystko wyglądało. Ale to też są... Wiesz, ale ty też tam się udzielasz? Ty się odwróciłeś, Kasiusz, od fejmu po podaniu ręki. To żyłaś to federację. Kiedy ja... Gdzie się odwróciłem? Miałem kontrakt jakiś? Kasiusz, podałeś rękę Rafałowi. Powiedziałeś, że... A Rafał to jest mój przyjaciel? Ty, kurwa. A to, co to jest, Wojtek, za argument? Wy mi też, kurwa, rękę podawaliście, że mi kontrakt rozwiążecie, a potem musiałem, kurwa, czekać przez półtora roku. Bo, jest podpisane coś tam. Słuchaj, Kasiu. No, ale, kurwa, podanie ręki jest wiążące, kurwa, no XD. Już, jak... Ja nawet nie chcę z tobą o tym dyskutować, no bo... No to na poruszasz temat, no, kurwa, to jest mój przyjaciel, powiedz mi. Bo ja z Rafałem byłem i z Krzysztofem Rozwarą się widzieliśmy na mediacjach. To myślę, że ciężko, żebyś tutaj... Ciebie tam nie było, bo jesteś pionkiem, więc zamknij mordę, kurwa. Dobrze, Kasiusz, jestem pionkiem, oczywiście. No to na chuj pierdolisz, że podałem rękę, kurwa. Jak sobie wyjaśniliśmy, Kasiusz, Rafał sam przyznał, przyjaciółmi nie byliśmy, kurwa. Kontraktu żadnego nie miałem, bo miałem na jedną walkę, więc, kurwa, mówię, że możesz wyjść do Boxdela, pomóc mu chociaż raz, kurwa, bo go zostawiłeś. Nie powiedziałem, tak po pierwsze. Po drugie, Kasiuszu, gdyby nie ten pionek, gdybyś w życiu w tej chwili nie siedział w fejmie, byś nie walczył, byś siedział dalej w bankowości, zajmował się tym, czym się zajmujesz, bo przypominam, że to ja do ciebie zadzwoniłem, ja ciebie wyszukałem i to dzięki mnie stałeś się osobą popularną. Nie, nie trzeba było szukać. Milionerem. Nie trzeba było szukać. Bardzo tak jak ciebie, że musiałeś być tyle sezonów i masz jebane, co cię stworzyło, ja czyli Warsaw Shore, cała produkcja Warsaw Shore mówi, że nagle ty teraz się odcinasz, bardzo, bo ty jesteś kurwa elokwent, BSR, kurwa. Nie, Kasiusz, a ja się nie wstydzę, że byłem Warsaw Shore. Człowieku, ja po jednym kurwa sezonie byłem tak charyzmatyczny, że ty nie musiałeś mnie szukać, tylko kurwa. Ale ty jesteś bardzo charyzmatyczną osobą. No dokładnie. Oczywiście, uważam, że jesteś bardzo charyzmatyczną osobą. Że mnie szukałeś, tego wziął. Oczywiście, że ciebie szukałem, bo każdy wyjebany rękę, kurwa. A ja się sam znalazłem. Stary, ty, kurwa, dzwoniłem do ciebie wielokrotnie. Chciałem, żebyś u nas zawalczył i naprawdę zawdzięczasz mi wiele. To, że jesteś osobą niewdzięczną, to jest inna sprawa. A w czym nie jestem wdzięczny, powiedz mi? W tym, że to ja bardzo obiegałem, żebyś zawalczył. No dzięki mnie, kurwa, zarobiłeś miliony. To czemu ty nie jesteś wdzięczny? Dlatego jestem tobie wdzięczny. Dlatego ja do ciebie nie mogę jakoś bardzo źle mówić, chociaż uważam, ale ja na ciebie... A nie mówię źle, że zaproponowałeś mi walkę wtedy. Dobrze, to Kasiu, ty widzisz, ty szukasz, bo widzisz, niewygodny temat dla ciebie poruszyłem. Ogólnie tak, tutaj Gola ma trochę racji, że na pewno jakby fame zmieniło życie Kasiuszowi, ale z drugiej strony to, że nawet jakby mógł największą pomoc na świecie, największą promocję zrobili Kasiuszowi, to też nie znaczy, że Kasiusz ma być dziką Wojtka Goli do końca życia. Jak nie, to ty wracasz, do 5 lat, temat. Czy 4 jak jest niewygodny temat, powiedz, to ci odpowiem, nie mam z tym problemu. No ja już zadałem pytanie, to jak się rozłączysz, to sobie zobacz, żeby kurwa nie przedłużać i żeby widzowie nie mieli dobrze, tak kurwego programu, właśnie, że to Wojtka Goli, kurwa, trzeba 3 razy mówić. Panowie, to co, walka w przyszłości, czy nie? Ja też to wchodź do Boxdela,
Masz złą grę, Wojtek, to co, będzie jakaś waleczka z Casio? Jeżeli już kiedykolwiek, to jeden na jeden, a nie dwóch na jeden. To teraz ja widzowie coś jeszcze... W ogóle ja nie wyjdę, jeżeli już to jeden na jeden. Dobra, to tylko na kolejnej gali. Wróć jeszcze proszę tylko do Xayo, co on mówił, bo też chcę usłyszeć, co on powiedział o mnie. Xayo powiedział, że jesteś p***ą na backstage. No to usłyszeli od Xayo, żeby mi to powiedział wprost. A ale on powiedział, że... co ty, Wojtek, nigdy bym tak nie powiedział. No Xayo, dlatego wolę, jeżeli tak jest coś mówisz, to powiedz mi to bezpośrednio, albo jak się spotkamy. No przecież mówię, że nie mówiłem, no Wojtek, no. Czemu sugerujesz, że ja bym cię tak nazwał? Ty już nie jesteś. Bo powiedziałeś to w jednym z TikToków kiedyś. Nazwałeś go tak, czy nie? TikTok, no na swoim streamie kiedyś. Znaczy, na swoim streamie. No, my sobie to wyjaśniliśmy mniej więcej. To pod wyświetlenia tylko. Dobrze, dobrze. Natomiast mówię, jeżeli coś ktoś ma, Kasiu, że go ocenię za to, że mówi wprost, mówi bezpośrednio. Ale Wojtek, jeżeli... wiesz jaki jest problem? Że my od tej sytuacji gadaliśmy 3 razy o tej samej sytuacji. Już 3 razy no. Wyjaśniłem tę sytuację ze swojej perspektywy. Absolutnie nie wyjaśniłeś mi tego, tylko dookoła wyjaśniałeś to stadek. Gadałeś, że tutaj nie ma żadnego problemu i tak dalej. Dobrze, to nie ma już znaczenia. Natomiast wracając do tej śmietanki, ja tam jechałem, mając być w narożniku Michała oraz Sylwka. I to, że chłopaki nie poinformowali ciebie, no to przepraszam, nie jest moja... Absolutnie nie wiedziałem, że może moja obecność tobie przeszkadzać, bo ty jesteś zawsze na fejmie mile widziany. Jesteś naszym zawodnikiem. Ja nie wyobrażam sobie, żeby do swojego zawodnika zachować się bez respektu i powiedzieć, żeby gdzieś tam za plecami wypierdalał. No wprost mi tego nie powiedziałeś. Przecież ci to powiedziałem wprost i powiedziałem ci to w ten sposób, że jeżeli ty masz do mnie problem i zjawiłeś się na moim wydarzeniu, to wolałbym, żeby cię tu nie było. Powiedziałem ci to w twarz i wtedy powiedziałeś, że problemu nie ma, więc nie musiałeś wychodzić. Dokładnie. No tak, no to Wojtek, już zgadałeś o tym 3 razy o tej sytuacji. No to nie wiem, po co telefon do mnie, skoro mówią, że wywołujesz mnie do tablicy. Teraz pogadamy na konferencji i będzie... pytaj Ulfika, no to on jest diabełkiem tutaj. Ja diabełkiem. Ulfik, ty łobuzie. Casio, pytanie do ciebie. Słuchaj, co z pasem króla? Zadora jest u nas w organizacji. I? No, chyba ten pas miał się mu oddać, tak czy nie? Nie. Nie? Pas jest dalej u ciebie. Pas ty masz dalej? Pas króla? Jest u króla. Czyli został u ciebie. Czyli u Casiusza. A w przyszłości chciałbyś z nim zawalczyć jeszcze raz, czy nie? Chciałbyś mu się zrewanżować? To wypadek był przy pracy. Ludzie widzieli, że go no i nie wiem, czy są ciekawe takie walki, kurwa, bo wiecie, ja zrobiłem z tym Zadorą, potem z tym, kurwa, dzbanem, kurwa, co sprzedaje na policję Tyburskim. I oni, kurwa, wiesz, tacy są, tacy, kurwa, nijacy, nie? Nie, i mnie ciekawią takie, kurwa, konkretne walki, gdzie człowiek umie odpowiadać, chociaż cokolwiek, a nie, ja wychodzę. Nie, to takie walki mnie nie będą ciekawić. A ty postawisz jeszcze kiedyś pas króla na szali, czy nie? No teraz, z grubasem. Jest teraz pas króla na szali? Z grubasem przyniosłem. Pas króla nie miał być tylko w boksie? Z grubasem, no, ale to dam. Mój pas jest moim pasem, Ulfi. I masz decydować. No i położę go. Grubas już go raz miał, kupił go. W Gdańsku, pamiętam. Potem mi oddał i dlatego postawię go teraz na tej walce. Więc na face to face przyniosę pas króla. Czy jest trochę zniszczony, bo te dwa dzbany, pałki i grubasy boksdale poniszczyli go, kurwa. Dlatego to jest ciągle lepo. Ten jeden oryginalny, tak? Ten sam oryginalny, ale jest już replika. Nie, ten sam. Nie, to jest ten sam, on jest z WKU, czy co? Nie, ja sobie sam zrobiłem. Ten pas jest... ale ty ten pas... Ty ten pas zrobiłeś w miejscu, gdzie są robione normalne pasy fejmu, z tego co ja... No z Andrzejem, waszym ulubionym. No. Twoimi boksdale, nie? Czy ty go... Czemu moim? No nie wiem, wiem, że Grubas coś tam do niego miał. Ja tam lubiłem, Andrzej. Ja to, że tak powiem, to nie moja sprawa. Ale poznałeś go? No tak, nie? No program... Nie wiem nawet, kto to jest. To lubiłeś, czy nie? Kto to jest? Tak? Proste pytanie. Dla mnie git. No, to z nim go robiłem, on robił go swoim... Ja za niego płaciłem, tak jak Grubas kiedyś powiedział, że pas króla mu kupiliśmy, a sam sobie go kupiłem. W ogóle tutaj jest cały czat zaspamowany od początku programu Telefon do Wardęgi. Jaki Wardęga jest, kurwa? Udostępniajcie Disa. Wardęga poszedł, kurwa, na swoim profilu rzucił na pół Polski, a potem, kurwa, na podcaście milion zobaczy i niby wybroni Boksdela. No to jest zjeb. Zobaczcie ta ankieta. No zobaczcie, jaki to jest hipokryta. Kurwa, są szoty, ja nawet znalazłem. Ja nie interesuję się tym Wardęgą, ale ludzie mi podsłali, że mówisz, że, kurwa, nie ufa Boksdelowi, to, a tu, kurwa, daje ankietę, czy dwóch ludzi Boksdel ma wrócić do Gołd, czy nie. No kurwa, ja... Ale jak można być taką kurwą? Słuchaj, ty bardzo mocno czekasz na ten face to face? Ja bardzo mocno nie czekam. Ja czekam, kurwa,
aż skończy się i nie będę musiał na twoją mordę patrzeć. Ja to samo mam z kasuszem i mam prośbę do reżyserki, zanim nie możemy skończyć, bo już nie mogę patrzeć na tego przygłupa. Dobra, skończy się. Ale co, no, generalnie... No to git. No baran śmigany swój ciężar zrzuł. Każdy chciałby pierwszy milion. Po stracie ogarnia wewnętrzny.